Lambos pod płotu, niezły moment startowy, ale dojazd jednak po stronie Maxa Frika, ale uwaga, oj! Tak, no analizy za chwilę, dobra, mamy teraz, poszukajmy przyczyn tego. Świetny start w białym kasku Maxa Frika. I teraz zobaczmy Adriana Miedzińskiego, który, no tutaj widzieliśmy, tutaj popełnił błąd moim zdaniem, tak jakby, nie wiem, czy nie ujął troszeczkę gazu, ten motocykl pojechał do przodu i uderzył w tylne koło, absolutnie moim zdaniem tutaj nie ma żadnej, nie może mieć żadnej pretensji do tego, do Maxa Frick, który jechał swoim torem, tu musiał zwolnić, a w momencie chyba przymknięcia manetki gazu ten motocykl pojechał prosto, uderzył w tylne koło i zobaczmy teraz, jak właśnie z tego ujęcia kamery będzie to bardzo dobrze widać. Chciał wykorzystać tą sytuację, gdzie no bardzo dobrze z tego krawężnika siedzie, no jazda taka no. Dobrze się jedzie, też swoim torem jechał Max Frick. Ale tu można było spokojnie jeszcze, no tutaj jakby nie wiedział, czy ma wjechać jeszcze bardziej na krawężnik, czy to mógł, dokładnie mógł to koło jeszcze oprzeć tutaj na trawę. Na siebie nawzajem, teraz szeroko Matej Żagar, stan przedzawałowy u Piotra Żyto na pewno, bo wydawało się, że któryś z braci Holderów tam jeszcze capnie, ajajajajaj! Jest charakterny, nawet nie bywa, tylko jest charakterny, ale w takich sytuacjach akurat Matej jest w porządku. No i tu niepotrzebna sytuacja, bo Matej Żagar miał cały czas jechać konsekwencje szerzej, za Maxem Frick. A on próbował jeszcze, Max Frick jedzie przy krawężniku, może on próbował jeszcze, no niepotrzebnie tutaj wjeżdżał, no paskudnie to wszystko wyglądało. No nie poczekaj, jeszcze dostał motocyklem, no niepotrzebna sytuacja, no mógł spokojnie jechać szeroko, przecież w poprzednim wyścigu jechał szeroko, pasowało mu, a tu, no pchał się w ten krawężnik, gdzie on był zajęty przez swojego kolegę. Gdyby to jeszcze był przeciwnik, to bym rozumiał, żeby może próbować wjechać pod niego, ale tutaj mogli spokojnie pojechać sobie panowie parą. No niepotrzebna, no dla mnie bezsensowna jazda Mateja Żagara. Myślę, że tu nie będzie innej decyzji jak żółty wykluczony. To jest tym bardziej bolesne, że byli w stanie wjeść, nie wiem czy dowie. Jak będzie w tym trzecim biegu, poszli kto najlepiej, równiutko cała czwórka. Ciasno upadł Pawlik. Mam nadzieję, że wszystko tutaj będzie z Peterem w jak najlepszym porządku. No zdecydowane domino, tak to bym nazwał, z tej powtórki to wygląda, bo my tak samo to widzimy z naszego miejsca, którego komentujemy. Kapitalny start zawodników z pierwszego i drugiego pola. Ta powtórka też niewiele powiedziała. Być może na tej zobaczymy. Anders Thompson, tu ta końcóweczka go wciągnęła troszeczkę, po sprzęgle poszedł, wypycha Jasona Doyle'a. Ciekawe, czy tu będzie powtórka w czteroosobowym składzie. Czy o, ta powtórka powinna nam powiedzieć najwięcej, jeżeli przypilnowała nam zawodnika, którego chcemy. Nie, tak, dotyka tutaj nogę. Ale to mamy sygnał, że w czteroosobowym składzie powtórka. Tu nawet gdyby Peter się być może nawet próbował ratować, to zahaczyłby gdzieś dalej o bandę. Thompson walczy z Doyle'em, Doyle w niebieskim kasku, zamknięty jednak przez Thompsona. Jest ostatni Australijczyk, już minął wspaniałym atakiem, ależ tam było ciasno. Na razie z tyłu właśnie Anders Thompson i tutaj Wiktor Jasiński już wyłamany. Na pewno tu przejechał po nodze, tak. Po nodze Wiktora Jasińskiego i przednim kole. Wiktor, o widzimy jak odskakuje noga, odskakuje też przednie koło. Anders Thompson bał się chyba groźniejszego upadku, bo to jest takie dziwne miejsce na torze. Jak tutaj by Andersa odprostowało w tym momencie, to on leci z ogromną prędkością na bandę i chciał uniknąć. Gdyby się nie wywalił, nie wiem co by było. Sądzę, że Jason wykosiłby go tutaj dosyć mocno. Ale jak Jason Doyle się czuje szybki, to są ataki w jego stylu, prawda? Te wejścia tak, takie bardzo agresywne. Jak skręca, o, przejeżdża po nodze już tutaj Wiktora Jasińskiego. No tu kontaktu na pewno nie ma, ale gdyby tam jechał dalej, to jest taka o tyle niebezpieczna sytuacja, że... Krążenia za nami, Pawlicki, wściekłe ataki na karczmarzu, karczmarz blisko kredy, Pawlicki teraz chyba to zrobi, robi to i leży pod zawodników. Tensje do siebie, więc... No jednak większe Pawlicki do karczmarza chyba, o. Oj, oj, oj. No i jak to zinterpretujesz? Powtórka w czteroosobowym zestawieniu. Szczepili się po prostu, no tak, było blisko, było ciasto. Prosta. No nie, Peter Pawlicki moim zdaniem, do wykluczenia. Odjechał, prawda? Moim zdaniem widzimy, że tu nie było żadnego ruchu ze strony Rafała Karczmarza, a Peter Pawlicki chciał to zrobić tak samo jak Emil Sajfudinow, który wyprzedził
Kogo tam Emil tak ładnie wyprzedził w tym jednym... No mieliśmy tutaj jeden wyścig, Thomsena. Thomsena, tak, który mu dojechał i że ten nie był w stanie już nic zrobić i atakować. I mam wrażenie, że Peter chyba chciał to samo zrobić. O, tutaj z tej perspektywy chyba no, widać lepiej. Teoria mówi do tego, idzie w tym kierunku, że na prostej dojeżdżamy do bandy, jednakże... Ziewicz próbuje kontry Norbert, ale pan Piotr zdaje się opanował sytuację. Przemek Pawlicki po swoją pierwszą trójkę w tym sezonie, chociaż Żagar bardzo blisko. Aj, Krakowiak uderza w Protasiewicza. Zobaczymy powtórkę. No, dźwignęło Norberta Krakowiaka. Tutaj myślę, że sędzia Słupski nie będzie miał żadnych problemów ze wskazaniem winnego. Podobnie, tylko że na drugim łuku tego samego toru dźwignęło Gleba Czugunowa w meczu o brąz, który wtedy uderzył w Norberta Krakowiaka. Tak, tak było. Co, ten wypadek Piotra Protasiewicza nie wyglądał jakoś strasznie niebezpiecznie, ale wiemy, że takie wypadki też potrafią być brzemienne w skutki. Tak, ponieważ na całe szczęście część siły uderzenia w bandę wziął na siebie motocykl Piotra Protasiewicza. No mamy nadzieję, że... No i najlepiej Kozowianie, dużo lepiej. Ajajajajajajaj, tam problemy jakieś chyba. Taka linia 30 metrów, musimy państwu przypomnieć. Nie wolno było zmieniać się toru jazdy. No popatrzmy teraz, no a coś go tutaj pociągnęło. A, no jakiś problem. Najpierw problem ze startem, później ratował się zawodnik przed upadkiem. Jeszcze raz widzimy start Łaguty, ale jaki... Kielnie bardzo szybki, Waculik, no i Szymon Woźniak też troszeczkę miał utrudnienie, ale tu popatrzmy, co się stało. Z pewnością zostanie wykluczony, tak mamy już informację speakera. No debiut nie bardzo udany, ale popatrzmy jeszcze raz. No pociągnęło tutaj, o, noga jeszcze z haka zleciała, także musiał się ratować upadkiem. Mogłoby to wyglądać. Grigori Łaguta dobrze spod taśmy, ach tam, ajajajajajaj, no właśnie. Grigori Łaguta wygrywa start, to wiemy. Tak, w czerwonym kasku Thomsen. No i tutaj nie było miejsca za bardzo dla Mikkelsena i właśnie obróciło, wpadł właśnie w Thomsena Mikkelsen, w czerwonym kasku Thomsen. Tak, no zaczęło obracać Thomsena, tak? W żółtym właśnie, tu nie miał za bardzo gdzie już jechać Mikkelsen, no i właśnie gdzieś noga mu się podwinęła i nie mógł podeprzeć się. No dobrze też, że ten motocykl w pierwszej części wyhamował troszeczkę może prędkość, bo uderzył w motocykl przeciwnika, ale tu jeszcze no, ale wpadł widzisz, ten spadł, motor aj. Znowu. Na Mikkelsena jeszcze raz, tu będziemy widzieli właśnie, nie było miejsca, zjeżdżał tutaj Jasiński, no, dobrze wystartował. No to no czwarte polenie się, to trzeba przyznać, no i Jasiński też. Ach, tu jeszcze chyba oberwał kołem tylnym, no i za chwilę jeszcze ten motocykl. A, jeszcze tutaj spadł, ta rozgrzała rura wydechowa. Jeszcze raz popatrzmy tutaj właśnie na Anderstopsen. W ogóle całym silnikiem wiesz się oparł. Grigori Łaguta no, wygrał ten start, jechał. To jest zagrożenie, ale tutaj właśnie, tutaj Jasiński, który znalazł się w tym momencie, założył właśnie Thomsena. Nie było miejsca już na początku dla Mikkelsena. Ale widzisz tam Mikkelsenowi noga gdzieś tam się zahaczyła, widziałeś? Nie wiem, czy to... Ten Szymon Woźniak, ale Szpaculik jest fenomenalny dzisiaj, oj, 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 oj. Bardzo ambitnie podchodzi do tych zawodów, popatrzmy jeszcze raz. Start Waculika, ale tak no doskonale, no niewiele zabrakło, nie miał tutaj miejsca, już się zakładał. A i tu widzieliśmy, tu trącił właśnie i to właśnie spowodowało, że stracił równowagę na motocyklu. Jeszcze raz będziemy widzieli, co za chwilę nam zjedzie zawodnik w kasku żółtym. A nie zobaczymy, czy to doszło do trącenia właśnie. No wybiła mu tylna opona, bodajże lewe kolano i stracił przez to równowagę. Doprowadzając do upadku własnego. Myślę, że tutaj nie będzie innej decyzji jak powtórka w czterech, ale najważniejsze teraz, żeby właśnie Mikkelsen wstał i był zdolny do dalszych startów, bo naprawdę prezentuje się dobrze mimo jego poprzedniego upadku i teraz dobrze to wyglądało z jego strony, naprawdę. No niewiele zabrakło, że będziemy widzieli teraz jak do... A i to gdzieś mu chyba, nie wiem czy kolano, nie, ale tam chyba gdzieś noga, stopa gdzieś mu podbiło. Wyrwało mu. To są niebezpieczne sytuacje, ponieważ często dostają... Spać spokojnie, cały czas bliziuteńko Brudra, cały czas szuka jakiegoś pomysłu na to, aby zaatakować juniora w obierze Częstochowa, poszedł za daleko i uderzył. Miśkowiak jedzie bardzo szeroko od razu, a tu od razu powtóreczka... Pludry, upadek. Pludry. Widzimy, wchodzi szeroko za koło, przyciąga motocykl, dostaje szprycę,
ale nie ma tam przyczepności. Ta nawierzchnia nie jest jej jeszcze tak dużo w tym miejscu, żeby to tylne koło mogło się zaprzeć. Jest to luźna nawierzchnia, na której widzimy przy zbyt dużej prędkości przyciągnięciu motocykla do siebie. Niestety ląduje się... Nie ląduje, ale za szeroko wjechał, a tu jeszcze coś podbiło mu nogę, widzę, troszeczkę wytrąciło go to z równowagi, całe szczęście wstało w własnych nogach. Nie było tej przyczepności na tylnym kole i przez to zawodnik Leszczyńskiej Unii upadł, zachował się bardzo fair play, no bo jego drużyna przegrywała 5-1 i wstał i strzelił. Rytem papierowym, teoretycznym, czy to się potwierdzi? Świetnie Kołodziej, ale bardzo dobrze i również junior w niebieskim kasku. W jego wykonaniu na szczęście wstał zawodnik o własnych siłach, wraca do parku maszyn. Widzimy jeszcze raz powtóreczkę. No dobrze idzie ze startu, tylko Janusz Kołodziej troszeczkę wyskoczył. Tutaj no... Bał się na pewno, że... zahaczy o bandę, jednakże tor w Częstochowie jest na tyle szeroki, tu wywieziony lekko. No boję się, że Krzysztof Mejze pokusi się o wykluczenie tego zawodnika, aczkolwiek... Też tak sądzę, że tu może być powtórka w trzyosobowym składzie, bo tam nie było kontaktu, chociaż to była konsekwencja ten upadek tego, że nie tak, było miejsca. Tak, wystawia tylne koło Kacper Woryna, o w tym momencie poszerza tor jazdy. Pojechał szerzej. Ciąga troszeczkę. No zobaczymy, jaka będzie decyzja, czy będzie wykluczony Pludra, czy powtórka w czteroosobowym składzie. Na razie nie mamy informacji, żeby Pludra był wykluczony. O, i ta powtórka może nam dużo powie. Jednak no kontaktu tu nie było na pewno. Ale jest wykluczony Kacper Pludra. Ja też bym się skłaniał ku takiej decyzji. Niestety wystraszył się troszeczkę tak to... Roko pięknie, ależ nabrał animuszu, jeszcze będzie ścigał Jarka Hampela. Na pewno się nie przestraszy tych wszystkich tytułów mistrzostw Polski. Aj, ścina Hampela tam było. Momentu Bartłomiej Kowalski. No tak, pociągnęło go ewidentnie. A coś ewidentnie jest nie tak w tamtym miejscu, jakaś kolejna nierówność drobna, która powoduje, że niestety mamy pierwszy opadek. Bartłomiej Kowalski oczywiście wykluczony z tego wyścigu, co tutaj nie mogło być żadnych wątpliwości. Taką decyzję podjął pan sędzia Krzysztof Mejze, jest jedyna słuszna decyzja. Jarosław Hampel jeszcze w ostatnim momencie tuż przed uderzeniem spojrzał w lewo i no tyle dobrze, że był przygotowany na to, że nie wjechał w niego Bartłomiej Kowalski zupełnie znienacka. Tak nie wyglądał ten upadek przesadnie groźnie, ale żużlowcy często mówią, że nie ma przyjemnych upadków, także... Pawlicki, Janowski, Petersen, ależ dobrze wychodzi, mamy upadek niebezpieczny, nie bez tego obojczyka Taja Wolfindena, patrzmy. Wolfinden w żółtym, tutaj się obejrzał, no i co tutaj się stało? I tutaj zahaczył po prostu Przemek Pawlicki, nadział się, jak to się mówi, nogawicą na hak motocykla Taja Wolfindena. No tak, rzeczywiście. A więc końcówka kewlaru chyba tutaj zahaczyła o hak Taja Wolfindena i nie wiem, czy to w przypadku Wolfindena nie jest ta sama ręka, która została kontuzjowana w meczu w Gorzowie w tamtym sezonie. A on takich kontuzji obojczyków to miał parę. Wiele, tak. Ja pamiętam, jak on parę lat temu jeździł w Grand Prix też ze świeżo podrutowanym obojczykiem i tam się przywracał. A więc cóż, pierwszy postulat z tego meczu, proszę Państwa, trzeba ściągacze dresowe montować do kewlaru. Bo ta sytuacja... Ale zdarza się już któryś raz ta sytuacja, pamiętam. Ale wiesz, jaką ja pamiętam? No, ty... Z Patrykiem Dudkiem. Patryk Dudek to mnie uda, jeszcze raz patrzymy na to. No i oglądał się Wolfinden i już chciał przywitać się z Gąską, już szukał Janowskiego, a tymczasem nie zdawał sobie sprawy, że taki balast wiezie na swoim motocyklu. I że tak to będzie skutkowało takim za dosłownie sekundę czy półtorej takim poważnym upadkiem na lewy bark, na lewy obojczyk. Powtórka na pewno w czterech. Tak, mamy decyzję sędziego w czwórkę w pełnej obsadzie. Powtórka tego wyścigu trzeciego. Patrzymy, Taj Wolfinden wstał, idzie o własnych siłach, także to jest najważniejsza informacja, że nie potrzebował pomocy ambulansu, by odwieziono go do... Jest w imię Magica słynny doradca Grega Hancocka, Rafał, i on teraz powiedział po tym ataku: Hi Magic, bo Magic już jest pierwszy, a Grudziądzanie, no właśnie, robią... Tylko zobacz, co się teraz dzieje.
No co się dzieje? No tak naprawdę Niki przycina, a tam z krawężnikiem